Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tak zwanym kolanie skoczka. Kolano skoczka to taki skrót jakby myślowy do jakiegoś bólu w obrębie więzadła rzepki. Więzadło rzepki jest to struktura, która będzie nam się przyczepiała od rzepki do guzowatości kości piszczelowej i najczęściej ten stan zapalny będzie się pojawiał właśnie na przyczepie w obrębie guzowatości kości piszczelowej, ale może się on również zdarzać na przyczepie do rzepki, jak również może się zdarzać na przyczepie mięśnia czworogłowego do rzepki i to również będzie to tak zwane kolano skoczka. Co do aktywności, które będą nasilały ból, jak sama nazwa wskazuje, będą to takie aktywności związane z powtarzaną dużą ilością skoków, czyli na przykład u osób grających w siatkówkę, grających w koszykówkę, w piłkę ręczną, ale również będzie się też pojawiała u zawodników grających w piłkę nożną. Tak jak mówiliśmy, jest to obszar z przodu kolana. I pokażemy Wam na ten problem trzy ćwiczenia. Zaczniemy sobie na początek od ćwiczenia izometrycznego. To jest takie ćwiczenie, które będzie miało na celu zmniejszenie bólu, a potem przejdziemy sobie do wzmacniania mięśnia czworogłowego, dlatego że jest to kluczowy mięsień przy tego typu dolegliwościach. Pierwsze ćwiczenie jest to tak zwane ćwiczenie izometryczne. I ono będzie miało na celu przede wszystkim redukcję dolegliwości bólowych. Jeśli będziemy sobie to ćwiczenie wykonywać, ból w obrębie więzadła będzie się stopniowo zmniejszał i dopiero potem będziemy sobie przechodzić do ćwiczeń wzmacniających mięsień czworogłowy. Ćwiczenie jest bardzo proste, wygląda to w ten sposób, że dajemy sobie stopę na siebie, wciskamy kolano w podłogę, mamy napięcie mięśnia czworogłowego, napina się nam też więzadło rzepki, i taki skurcz musimy sobie przytrzymać. Jeśli chcemy redukować ból, przytrzymanie tego skurczu musi być długie, musi to trwać jakieś 10, 15, nawet 20 sekund. Jeśli w trakcie napięcia pojawi się ból, to nie rezygnujemy z wykonywania tego ćwiczenia. W miarę upływu czasu ten ból powinien się zmniejszać. Tak jak mówię, ten skurcz musi być długi, i potem sobie rozluźniamy i robimy kolejne powtórzenia. Co do ilości takich ruchów, głównie to będzie zależało od bólu. Fajnie jakby w trakcie ten ból się zmniejszał i w momencie jak on się wyciszy całkowicie, albo na przykład spadnie o 50%, to będzie taka fajna ilość powtórzeń. Natomiast myślę, że tak średnio pewnie około 8-12 ruchów w 2-3 seriach. Ćwiczenie numer 2 będzie to tak zwana ekscentryczna praca mięśnia czworogłowego. Istnieje sporo doniesień naukowych, które pokazują, że w przypadku takiej entezopatii, zapalenia, przeciążenia więzadeł, w tym przypadku więzadła rzepki, taka ekscentryczna praca będzie dawała bardzo fajne efekty pod kątem zarówno zmniejszania dolegliwości bólowych, jak i zwiększania siły mięśnia czworogłowego. Będzie to przysiad na jednej nodze, natomiast będziemy potrzebowali do tego krzesła, dlatego że wstawać będziemy sobie na obie nogi, natomiast jakby schodzić do przysiadu w dół na jednej nodze. Wygląda to w ten sposób. Stajemy sobie na jednej nodze, łapiemy równowagę i spokojnie schodzimy i potem jest i znowu na jedną nogę. Zejście w dół, kontrolowane i w momencie, jak już kończy nam się siła, nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, to sobie siadamy. Co do ilości powtórzeń, znowu jest to bardzo, bardzo indywidualne. Musimy zwracać uwagę na dolegliwości bólowe. Fajnie jakby w trakcie tego ćwiczenia znowu ten ból raczej się zmniejszał, ewentualnie był na takim samym poziomie, natomiast tak standardowo będzie to jakieś 8-12 powtórzeń w 3 seriach. Ostatnie ćwiczenie będzie to taki już klasyczny przysiad na jednej nodze. Będzie on bardzo fajnie wpływał na wzmacnianie zarówno mięśnia czworogłowego, ale również na taką stabilność, równowagę całej kończyny dolnej.
Co jest tutaj istotne, wszystkie te ćwiczenia, które pokazujemy, to są ćwiczenia wzmacniające, dlatego że badania pokazują nam, że takie ćwiczenia dają najlepszy efekt w przypadku problemów z więzadłem rzepki, czyli są lepsze niż rolowanie, są lepsze niż stretching, niż rozciąganie, są lepsze niż jakieś ćwiczenia mobilności. Wzmacnianie daje najlepsze efekty, dlatego pokazujemy Wam głównie tutaj ćwiczenia wzmacniające. Co do przysiadu na jednej nodze, znowu musimy sobie złapać najpierw równowagę, a z tej pozycji będziemy sobie schodzić w dół, chwilka przytrzymania, ładnie nam tutaj pracuje mięsień czworogłowy i potem jest powrót. I znowu w dół, chwilka przytrzymania i wracamy. Jest to oczywiście bardzo trudne ćwiczenie, więc znowu od niego nie zaczynamy. To jest ćwiczenie na później, na początek, ćwiczenie numer 1, ćwiczenie numer 2, a to zostawiamy sobie na koniec. Ilość powtórzeń bardzo podobnie jak we wcześniejszych ćwiczeniach, 3 serie po około 10 ruchów. Ważna kwestia w przypadku problemów więzadła rzepki po takich ćwiczeniach, ból na przykład na następny dzień może się nasilać, wtedy sobie musimy zrobić dzień przerwy. Jeśli na kolejny dzień już jest w porządku, już ten ból jest mniejszy, to znowu wracamy sobie do tych ćwiczeń. Znowu, jak na kolejny jest większy, przerwa i powrót. Tak, żebyśmy się tutaj nie bali tego, że ten ból gdzieś się zwiększa, więc sobie to więzadło uszkadzamy, to tak nie działa. Po prostu jakby większe obciążenie będzie takim dzwonkiem alarmowym dla tego więzadła, ale to wcale nie znaczy, że go uszkadzamy, wręcz przeciwnie, będziemy zwiększać jego tolerancję obciążenia, będziemy sobie zwiększać taką pojemność na obciążenia, na ruch tego więzadła i z każdym kolejnym tygodniem ten ból będzie się zmniejszał, natomiast siła naszego mięśnia czworogłowego będzie się podnosić.